Dzień dobry moi zawodowcy obecni i przyszli, czyli kwalifikacja wstępna no i szkolenia okresowe. Zmiany, zmiany, zmiany. Znaczy, ja już o wyprzedzaniu nie będę gadał, zobaczymy, co tam w praniu nam wyjdzie. Zajmijmy się bardziej tacho, bo, bo proszę panów i pań, 21 sierpnia, 23 rok, no czyli już niedługo, wchodzi, wchodzą nam. W życie przepisy kolejnego unijnego rozporządzenia. Tutaj macie zapis aktu prawnego. No i co on nam wprowadza? No, wprowadza nam tachografy drugiej generacji, wersja druga, tak to się chyba oficjalnie nazywa. No i co my musimy wiedzieć? No, że będzie troszeczkę więcej znaczników się zapisywało i już warto przy tym zaznaczyć, słuchajcie, Styczeń 25 rok, czyli no jeszcze mamy troszeczkę czasu w tej chwili na terenie Unii Europejskiej i państw, które stosują unijne rozporządzenie 561, jak wszyscy dobrze wiecie, mamy do udokumentowania bieżący dzień plus 28 dni wstecz, a od 1 stycznia 2025 roku będzie to już niestety bieżący dzień i 56 dni wstecz. No, czyli serio, no bite dwa miesiące naszej pracy. Po co chcemy się skupić na tym rozporządzeniu? Dlatego, że dochodzą nam znaczniki, dochodzą nam nowe piktogramy i znając życie, za chwilkę rozpoczną się pytania, ty, a co to oznacza? W tym rozporządzeniu mamy wyszczególnione no, aut, znaczy tak. Stany szczególne, wpisy wprowadzane ręcznie, czyli nasze wpisy manualne przed rozpoczęciem, po zakończeniu pracy, czy też aut. No ale dochodzą nam też nowe wymogi, czyli tak jak w 20. roku w tacho analogowym wszedł nam w cudzysłowie wpis manualny na tarczkach przy przekraczaniu granicy, 22. rok, jak wszyscy wiedzą, Wbijamy znowuż kraj rozpoczęcia w pierwszym możliwym, bezpiecznym miejscu do zatrzymania się po przekroczeniu granicy. No i tutaj nam już dochodzą kolejne piktogramy i kolejne czynności. Aut, prom, myślę, że tutaj się nic nie zmieniło. No ale słuchajcie, kolejny, ja już tutaj wezmę sobie rysowanie, ale kolejny znaczek: operacja załadunku, operacja rozładunku. Co to oznacza dla nas? Czyli. W tych miejsc, czyli oprócz przekroczenia granicy, czyli zatrzymujemy się bez zmian w pierwszym bezpiecznym miejscu, no chyba, że tachografy będą w końcu tak mądre, że same będą nanosiły przekroczenie granicy. Bardzo w to wątpię, cały czas to będzie spoczywało na nas jako kierowcy. Dodatkowo dojeżdżamy do miejsca załadunku bądź miejsca rozładunku, będziemy wchodzili w menu, czyli w przypadku VDO domyślam się, że to będzie w funkcji wpisz kierowca 1, wpisz kierowca 2. W przypadku Stone Ridge'a będzie to zapewne tam, gdzie mamy też Out i Prom, czyli menu miejsca. Myślę, że każdy z Was znajdzie. Czyli przy rozpoczęciu załadunku wybieramy tą funkcję wykonujemy inną pracę w postaci załadunku i pewnie będzie też przy zakończeniu również jeszcze raz cisnąć operacja załadunku że została zakończona. Mamy również operację równoczesnego załadunku rozładunku, no, każdy wie o co chodzi i to dotyczy nam przy towarach. Mamy też typ załadunku pasażerowie, typ załadunku towary, czyli będzie do wyboru. Operacja załadunku pasażerowie, operacja załadunku towary. Znak zapytania. No każdy kojarzy ten pytajnik, czyli niewprowadzony wpis manualny, brak czynności, gdy karta znajdowała się poza pojazdem. Zwróćcie uwagę, tutaj będzie traktowany jako typ załadunku. Nieokreślony typ załadunku, czyli prawdopodobnie, jeżeli wybierzemy, załóżmy, zjeżdżamy na miejsce załadunku, wchodzimy sobie VDO. Wpisz kierowca jeden, operacja załadunku, i nie wybierzemy typu, czy byli to pasażerowie, czy towary. To pewnie tachograf inteligentny drugiej generacji, wersja druga, naniesie nam pytajnik, że nie uzupełniliśmy, co ładowaliśmy. Ja zaraz do tego wrócę, bo jeszcze mamy jedną tutaj rzecz. Będzie dodatkowo różne. Wprowadza się następujące zmiany. Piktogram zabezpieczenie, uwierzytelnienie, dane plomby. Wczytam się w to rozporządzenie, bo ja tak to na bieżąco teraz studiuję i myślę, że to też w praniu wyjdzie. No dane plomby, czyli myślę, że każdy wie o co chodzi. Dodaje się następujące piktogramy. Mapa cyfrowa, przekroczenie granicy, czyli nie będzie kraj rozpoczęcia i wybieramy, tylko wbijamy znacznik flagi. Przekroczenie granicy, i zapewne dopiero wtedy wybierzemy sobie kraj państwa. Co nam jeszcze tutaj dochodzi? Cały czas w menu różne. Pozycja, gdzie pojazd przekroczył granicę pomiędzy dwoma krajami no czyli ten znacznik flagi i zapewne będziemy wybierali kod państwa, czyli nie tak jak teraz, co wspomniałem przed chwilą, kraj rozpoczęcia, czyli kraj rozpoczęcia będzie przy rozpoczęciu naszego dnia pracy, flaga jako zmiana, przekroczenie granicy pomiędzy dwoma krajami, tak ładnie to napisali, następnie mamy znowuż miejsce, miejsce znacznik, to będzie na, na, na wydruku pozycja, gdzie miało miejsce operacja załadunku, rozładunku, Równoczesnego załadunku, rozładunku, czyli, tak sobie podsumowując, tego co tak wam tutaj już namieszałem. Kraj rozpoczęcia robimy normalnie, bez zmian. Następnie przekroczenie granicy, będziemy mieli znacznik flagi. Operacja załadunku, czyli przyjeżdżamy na załadunek, wybieramy strzałkę w górę, plus w zależności, czy pasażerowie, czy towary, potwierdzamy. Zakończymy, pewnie będziemy musieli wbić znowuż operację załadunku. To będzie logiczne, czyli, że o tej godzinie rozpoczęliśmy, a poniżej, że o tej godzinie zakończyliśmy ten załadunek i przemieszczamy się dalej na rozładunek. No, robi się coraz gorzej, ale jeszcze jedną rzecz tutaj chcę Wam zaznaczyć, bo to też zapewne będą pytania. Dlatego, że chociażby w obecnych tachografach często się spotykam, że wyskakują nam co chwilę jakieś błędy. Anomalia GNSS. Co to jest ten GNSS? Globalny, globalny, globalny nasz system nawigacji, tak to w skrócie nazwijmy. Czyli, jeżeli coś tam się stanie, że te nasze znaczniki GPS-owe nie będą wpisywane, pojawi się coś takiego, czyli już mamy informację, że ups, upsuło nam się coś z naszym GPS-em i nie będzie działał. Czyli takie funkcje będą do wyboru w naszym menu. VDO do mnie mam sobie wpisz kierowca 1, wpisz kierowca 2. Stunrich, jak wspomniałem, to będzie pewnie bez zmian w menu miejsca. Natomiast takie rzeczy będą pojawiały się na wydruku, czyli jak mamy jazdę, inne prace, dyspozycyjność, przerwę, odpoczynki, dojdą nam jeszcze pozycje przekroczenia, granicy ładnie zaznaczone, plus miejsce Załadunku, rozładunku. No i, tyle. no i tyle z tych naszych nowości, które za chwilę wejdą. Także od sierpnia będzie wesoło. No, nic tu wam więcej nie dopowiem. Sam czekam na aktualizację naszych symulatorów VDO, aby się pobawić. Jak już dostaniemy aktualizację, na pewno usiądę i przeprowadzę punkt po punkcie. VDO, to co się orientuje, na razie chyba nie dostało jeszcze żadnej certyfikacji. Obecnie, obecnie Continent, firma Continental jako pierwsza dostała zgodę Komisji Europejskiej na dopuszczenie najnowszych tachografów drugiej generacji, wersja Druga do użytku. No i tyle. Także to z najnowszych zmian. Proszę powoli się przygotować. Rozporządzenie na początku filmu: mieliście numer. Możecie sobie ściągnąć tak, żeby za chwilę, za miesiąc, dwa, pół roku, nie pojawiało się, e, nie pojawiało się na różnych forach. Pany, a co to jest? Co to mi wyświetliło? Tak jak jeszcze często się pojawia: jakiś lizak. Czy kółeczko się pytają? Wszystko. Z szerokości, panie i panowie, i do zobaczenia.